Jak nasza prokuratura może prowadzić prawdziwe śledztwo, jak my wraku nawet nie mamy? To będzie ogromny sukces rządu, jak wrak zostanie odzyskany. I co koleją będą wieźli, tylko może rozkład wtedy nawali, tak? Ja już naprawdę, to jest tak przykre dla mnie, ta arogancja władzy, że nie mogę o tym spokojnie mówić. To mnie bardzo boli po prostu. Nie może być tak, że u nas nie ma żadnej honorowej odpowiedzialności członków rządu. Coś nieprawidłowo powiedział prezydent Niemiec i się podał do dymisji, a u nas odporność ministra obrony Klicha graniczy z czymś naprawdę, nad czym się trzeba było zastanowić głęboko. Polska w tej chwili nie jest broniona w ogóle. Polska, gdzie zginęli najważniejsi generałowie, oddała sprawę Rosjanom, czyli wrogom według koncepcji NATO, tak? A my nie jesteśmy od 12 lat w NATO i kto za to odpowiada?